Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Heaven, I'm in heaven.
dancing cheek to cheek. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling to mamy zdolną młodzież. Proszę Państwa, to, cośmy usłyszeli, zostało wykonane przez uczniów szkoły muzycznej. Adrianna Dorociak. Dobry wieczór. Wraz z moimi kolegami Adrian Żukowski na perkusji i Bartek Chawicki na klawiszach. I obiecali nam, że będą częściej z nami. Więc mam nadzieję, że z przyjemnością będziemy przychodzić tutaj chociażby po to, żeby ich posłuchać. A mnie oczywiście, ja ślicznie dziękuję, myślę, że Państwo również. Ja bardzo dziękuję. Muszą ochłonąć. Proszę Państwa, cóż rzec mogę, niezmiernie mi miło po raz kolejny powitać Państwa na Saloniku Tygla. Niebawem będziemy obchodzić rocznicę. Dzisiaj wiadomym jest, że szef Elbląskiego Aeroklubu niestety do nas nie dołączy. Wytłumaczy go zatem pan Edward Jaremczuk, którego serdecznie zapraszam jako naszego dzisiejszego gościa. A wraz z panem Edwardem zapraszam pana Tomasza Stężałę i pana Leszka Słodownika. To z nimi dzisiaj się spotkamy, to oni nam opowiedzą o tym, jak to się kiedyś latało, jak się lata teraz i o tym, że latanie przyjemne niezmiennie jest. Ja jednak wstanę. Dzień dobry Państwu. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, żeście Państwo zechcieli znaleźć troszeczkę czasu i zechcieli do nas przyjść, z nami się spotkać, porozmawiać, posłuchać. Dlaczego ja w takiej kolejności? Bo to, co my tutaj zaprezentujemy, to w takim moim zamiarze jest czymś, co może być początkiem rozmowy. To znaczy, możecie się nas o coś zapytać, bo być może jakąś tutaj kontrowersją się popiszemy, a jednocześnie można podzielić się pewnymi swoimi refleksami, tym bardziej, że z tego, co widzę, na sali są również takie osoby, które są częścią historii lotnictwa w Elblągu. Więc byłoby sympatycznie, gdyby właśnie chociażby
ci panowie mogli się odezwać. Ja tutaj dla niewtajemniczonych chciałbym te dwie osoby przynajmniej przedstawić. To jest pan Jurek Lachowski, który był długoletnim pilotem, instruktorem, później pracował jako pilot agro nie tylko w Polsce, ale i daleko, daleko dalej, bo aż w Afryce, no i długoletni szef techniczny Aeroklubu Elbląskiego, pan Ryszard Sulich, który odpowiada za i odpowiada ciągle nadal za stan techniczny samolotów. To by było tyle powitania, a teraz bym chciał przedstawić państwu moich gości, którzy będą razem ze mną próbowali co nieco na temat historii lotnictwa państwu przekazać. Więc po środku jest znany elbląski historyk pan Lech Słodownik, który Elbląg zna jak własną kieszeń i jednocześnie jest skarbnicą wielu bardzo nieznanych faktów z historii Elbląga, a jednocześnie całej masy anegdot, które wielokrotnie są do przeczytania chociażby w naszej miejscowej prasie. No i znany w tej chwili bardzo popularny autor powieści historycznych, zresztą ostatnio nie tylko, bo zaczyna, widzę, tak trochę błądzić w kierunku jakiejś sensacji, aczkolwiek bardzo mocno osadzonej w realiach historii Elbląga. I z tego co wiem, to wiele osób, które czytają, które odnalazły w sobie potrzebę szukania, myślę, korzeni, stają się czymś, co jest takim pośrednim elementem między elblążaninem a tym elblingierem. Czyli zaczynamy, proszę państwa, robić coś takiego, co powinno być zawsze. Elbląg jest miastem pogranicza. Tutaj się spotykają jak w tyglu różne kultury i my nie możemy się wstydzić tego, co było, bo historia jest tylko jedna. Nawet jeżeli by ktoś dzisiaj zburzył pomnik, go przewrócił, proszę państwa, ten fakt i tak zostanie z nami. Myślę, że teraz po tym przydługim wstępie będę już mógł usiąść. Pozwolicie państwo. Ja jako pierwszy zabiorę głos i plan taki przynajmniej mam, że ja powiem o tym pierwszym elemencie, który spowodował, iż Elbląg historią lotnictwa też stoi. To będzie początek. Później myślę, że pan Lech Słodownik opowie o związkach lotnictwa całej tutaj okolicy Elbląga w okresie właśnie po 1912 roku aż tam gdzieś do 45, być może nawet tylko 39, ale chciałbym również, żeby zostało coś dla Tomka i Tomek by wziął okres wojny i też związki z lotnictwem w Elblągu. Myślę, że to będzie chyba dobry scenariusz i będzie tu cała masa różnych ciekawostek. Ja bym zatem ruszył jako pierwszy do boju i zacznę od tego, że znowuż wstanę, bo ja jestem, wiecie państwo, pracownikiem, który prowadzi... który prowadzi zajęcia z młodzieżą i w większości przypadków ja chodzę. Ja chodzę, nie siedzę i po prostu myślę, że w tym momencie będę się... Coś się tutaj... No tak. Przypomina mi się film Człowiek z żelaza. Zaczął coś tam mówić, to mu wyciągnęli zasilanie. Pani nam pomoże coś. Gdzieś tam żeśmy go rozłączyli. Nie ma. Nie, o jest. Już jesteśmy. Zatem wracam do swojego wątku. Ja przeważnie chodzę i teraz też będę chodził, bo jest mi z tym po prostu wygodniej. Najpierw wyjaśnienie, skąd ten tytuł.
Jak wiecie Państwo, w Państwowej Szkole Zawodowej w Elblągu jest od jakiegoś czasu robiona konferencja lotnicza poświęcona historii lotnictwa i wydarzeniom bieżącym. I na tej ostatniej ja prezentowałem to, co dzisiaj chciałbym Państwu przypomnieć, czyli ten początek, to, co stało się korzeniem i od czego Związek Elbląga, jego mieszkańców z lotnictwem trwa po dzień dzisiejszy. I dlatego taki tytuł. I myślę, że zaczynamy. Jakbyś mogła wstryknąć to i jesteśmy. Plan jest taki, że chciałbym Państwu przybliżyć sylwetkę pilota Otto Stiefwatera, potem co nieco powiedzieć na temat samolotu, którym do Elbląga przyleciał, o samym lądowaniu i później już troszeczkę na temat samych decyzji, które zapadły w Elblągu, co z tym fantem, który miał początek z związek z lądowaniem, zaczęło się dziać w Elblągu. Zatem zaczynamy od tego pierwszego punktu i będziemy mówili o pilocie Otto Stiefwaterze. Możemy wstrzymać. Proszę Państwa, że to wydarzenie jest dla Elblążan i dla elbląskiego lotnictwa ważne, to znowuż takie cofnięcie się w czasie. Jeśli dzisiaj byście się Państwo wybrali na lotnisko, to jest spory, ogromny wręcz obszar trawy, niewielkie zabudowania i bardzo niewiele samolotów. A tak, proszę Państwa, wyglądała płyta postojowa przed hangarem na lotnisku elbląskim w latach 30. To jest ten hangar, który był zawsze, którego właścicielem zawsze było wojsko. I popatrzcie, ile stoi samolotów i ci, którzy lotnisko znają, to widać tam te dwa zabudowania hangary. To są dzisiaj obiekty szkoły ekonomicznej, tak zwanej Euchy. A ten hangar to jest, po prawej, to jest ten hangar, który był przez wiele lat, którego właścicielem był znany skądinąd Batalion Budowy i Remontu Lotnisk. I tak wyglądało elbląskie lotnictwo. Ale żeby tak mogło wyglądać, musiało się to wydarzyć, co się wydarzyło z panem Stiefwaterem. Możemy dalej? No i teraz sobie parę słów o Stiefwaterze powiemy. Żebyśmy, proszę Państwa, wiedzieli, który to jest z tych panów. Mamy górne zdjęcie, jest trzech pilotów przed samolotem i ten w środku w pilotce, w okularach, bo prawdopodobnie zdjęcie było wykonane wtedy, kiedy skończył się lot, kiedy było lądowanie. Niewykluczone, że któryś z tych panów to jest adept, którego ten pan pilot szkolił. To dolne zdjęcie to jest Otto Stiefwater, ale to już jest zdjęcie, które wisi na stronach internetowych niemieckiego Urzędu Lotnictwa, bowiem Niemcy bardzo dokładnie prowadzą kronikę i to jest w tym miejscu, gdzie jeśli byśmy szukali jakiejś informacji, to jest taka zamieszczona fotografia, która według literatury i tego, co jest dostępne, została zrobiona niespełna dwa tygodnie przed tym tragicznym lotem, w którym został w czasie I wojny światowej postrzelony. Udało mu się jeszcze tym postrzelonym samolotem wylądować, ale już nie udało się go uratować, bo był bardzo mocno wykrwawiony, a poza tym to już był na taki czas, że jedna osoba być może nie była tutaj aż tak ważna, żeby uruchamiać środki, które by pozwoliły uratować jej życie. Ja w każdym razie przybliżę Państwu parę faktów, żebyśmy wiedzieli, kim ten pilot, który dla Elbląga odkrył lotnictwo, był. Ja sobie tutaj pozwoliłem odnotować parę rzeczy. On tak na pierwszy rzut oka, proszę Państwa, przypomina te dzisiejsze czasy. Dzisiaj młodzi ludzie decydują się na emigrację. Wyjeżdżają, szukając takich miejsc, gdzie można znaleźć pracę, gdzie pojawia się inna perspektywa dla siebie na przyszłość. I w przypadku Otto Stiefwatera była dokładnie taka sama sytuacja.
On mając lat niewiele, bo zaledwie 14, zdecydował się na emigrację, wyjechał z Europy i dotarł do, na drugą półkulę, do Ameryki, gdzie zatrudnił się przy zwierzętach, bo był bardzo dobrym jeźdźcem. Był pracownikiem stajni, bardzo szybko zwrócono na niego uwagę, że jest doskonałym jockeyem i tak się zaczęło, proszę Państwa. Ten pobyt, czy to w Meksyku, czy w Ameryce, spowodował, iż jego sukcesy sportowe jako jockeya zwróciły na niego uwagę, a jednocześnie możliwość podróżowania po Ameryce spowodowała to, że, proszę Państwa, on mógł się znaleźć w tej okolicy, w której dokonywali nie tylko próby, ale później pokazywali swoje loty bracia Wright. I możemy śmiało powiedzieć, że właśnie taki kontakt, który dla Europejczyka był jeszcze bardzo trudno dostępny w Ameryce, spowodował, iż Steve Vater bardzo szybko zdecydował się, że nie konie, nie będzie szukał szczęścia jako jockey, jako sportowiec, który będzie się ścigał konno, tylko zamarzył o to, żeby wzlecieć niczym przysłowiowy ptak, tak jak to zrobili bracia Orville i Wilbur. Początkowo, mając dosyć duże, jak na młodego człowieka, pieniądze, myślał, że to szkolenie przejdzie w Ameryce. Ale szybko mu ten pomysł, może nie wybito z głowy, ale zwrócono mu uwagę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego, że, proszę Państwa, to nie jest tak, iż bracia Wright byli pierwszymi, którzy wymyślili, zbudowali i polecieli cięższy aparat od powietrza napędzany silnikiem. To wybór historyków, to historycy ich wskazali. W tym czasie było co najmniej kilku konstruktorów, którzy tego typu maszyny zbudowali i mniej więcej w tym samym czasie takie loty odbyli. I Europa tutaj była zdecydowanie lepsza niż Stany Zjednoczone. I w tym czasie, proszę Państwa, na przykład we Francji, w Niemczech, były bardzo modne szkoły lotnicze, gdzie można było te kwalifikacje zdobywać. No i w ten sposób Otto Steve Vater trafił, proszę Państwa, do Europy, gdzie u znacznie lepszych instruktorów niż Amerykanie odbył pierwsze swoje loty i skończył szkolenie lotnicze. Ja tutaj napisałem na tym slajdzie, podając numer licencji FAI. On jest wpisany na światową listę lotników na pozycji 152. To jest 152 pilot, jaki w tym czasie został na świecie wyszkolony i uzyskał, zgodnie z ówczesną nomenklaturą, tytuł Starego Orła. Wszyscy, którzy latali, byli traktowani jak ten królewski ptak, jakim jest orzeł. I Steve Vater też ten tytuł uzyskał. Proszę Państwa, chłopak naprawdę zakochał się w lotnictwie i zaczął bardzo intensywnie po zdobyciu licencji latać. Ale to jest, proszę Państwa, chyba tak ze wszystkimi, że jeżeli czegoś nie robisz, to błędów nie popełniasz. A jeżeli coś robisz, to wtedy się pojawiają problemy. No i musiało chyba to nastąpić, bowiem jak już tą licencję uzyskał, doszło do katastrofy, miał kapotaż i połamał sobie kończyny, bo miał złamaną jedną rękę, obie nogi. Wydawało się, że po tym już chyba ponownie nie poleci. Ale on jednak się na to zdecydował i powiedział, że on będzie latał. I proszę Państwa, ten przełomowy moment spowodował to, iż on musiał coś wybrać. I wybrał wtedy, kiedy powrócił ponownie do latania, proszę Państwa, szukanie dla siebie czasu, który jak najdłużej będzie spędzał w powietrzu. I w ten sposób się narodził pomysł na loty długodystansowe i okazało się, że to był strzał znowuż
w dziesiątkę, bowiem Steve Vater stał się po prostu z dnia na dzień pilotem, który pokonywał, jak na ówczesne czasy, proszę Państwa, ogromne dystanse. I w ten sposób stał się takim łowcą rekordów. Wykonywał bardzo długie loty. Ale żeby sobie to wyobrazić, jak to było, to tutaj trzeba troszeczkę komentarza. Dzisiaj wiadomo, jest samolot, tankuje się go, wiemy, ile może na tym paliwie przebywać w powietrzu i jak duży dystans teoretycznie przynajmniej powinien pokonać. Wtedy, kiedy Steve Vater latał, samolocik był wyposażony w niewielki silniczek o niewielkiej mocy i to były zasięgi rzędu na przykład 150 km. Tyle mógł przelecieć. No i teraz wykonując długi przelot, długi lot, gdyby infrastruktura była duża i odpowiednia, no to teoretycznie mógłby lecieć z lotniska na lotnisko, tankować i lecieć dalej. W praktyce wtedy tylu tych lotnisk nie było. Nie mówiąc już o tym, że to nie było tak jak teraz, że mamy GPS-y, lecimy sobie, wiemy skąd, dokąd i gdzie chcemy polecieć. Wtedy się leciało tak jak i pogoda pozwalała i jak wyszło, że tak powiem. I wtedy było w ten sposób, że on sobie leciał i widzi, że już po prostu skończyło mu się paliwo, więc musi poszukać miejsca, żeby gdzieś tam wylądować. Najlepiej, żeby wylądować w takim miejscu, gdzie mieszkają ludzie, gdzie są zabudowania, gdzie jest szansa na to, żeby zdobyć paliwo. No i wykonywał to lądowanie. Jeśli się udało zdobyć paliwo, to tankował i wsiadał do samolotu i leciał dalej. I w ten sposób, proszę Państwa, on potrafił pokonywać odległości liczące po kilkaset kilometrów. W ten właśnie też sposób, proszę Państwa, znalazł się w Elblągu. Bowiem w tym czasie była wielka potrzeba kontaktowania się urzędników, którzy pracowali w Berlinie i w ówczesnym Königsbergu, w dzisiejszym Kaliningradzie. No i wiadomo było, że ani pociąg, ani samochód, ani jakiekolwiek inne rozwiązanie komunikacyjne nie daje gwarancji, żeby do tego Königsberga dostać się względnie szybko. No i wymyślono sobie, że przecież już jest samolot. No i musiał ktoś tą trasę najpierw przetrzeć, ktoś musiał tą trasę przelecieć. I oto Steve Vater wybrał się na taki właśnie lot i lecąc z Berlina do Königsbergu wykonał aż 3 lądowania, z tym, że żadnego nie było lądowania na lotnisku, tylko to wszystko było gdzieś tam właśnie w okolicach siedzib ludzkich, gdzie mógł zdobyć paliwo. I proszę Państwa, w taki sam sposób znalazł się w Elblągu. A dlaczego? Najprawdopodobniej, tak wszystko wygląda z tego planu lotu, Steve Vater miał lądować w Malborku. Ale tego dnia, wtedy kiedy ten lot był wykonywany, pogoda była fatalna, były dosyć silne wiatry, bardzo gęsto przelotne opady, podstawa chmur bardzo nisko i prawdopodobnie nie trafił w Malbork. No i sobie poleciał dalej. Pogoda była fatalna, tak jak powiedziałem, chmury nisko i w pewnym momencie silnik przestał pracować. No i on zdecydował się na lądowanie i w ostatniej chwili zauważył przed sobą, gdzieś tam, prawda, na horyzoncie, miasto. Nie wiedział, czy to jest Elbląg, czy to jest jakieś inne miasto. W każdym razie zdecydował się na to, żeby wylądować. Wylądował w okolicach